Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Dziś przychodzę do Was z czymś naprawdę świetnym. Wspieram kampanię Warzywa i Owoce na Szczęście. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa mająca na celu promowanie spożywania owoców i warzyw. W jaki sposób jestem zaangażowana w taką kampanię? Otóż moim celem jest znalezienie najlepszego polskiego warzywa i owocu. Tak więc podjęłam to wyzwanie i rozpoczynam poszukiwania już dziś. Zapraszam Was w przygodę razem ze mną. Poszukamy, zobaczymy. Jeśli jesteście ciekawi, chodźmy. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, warzywa i owoce odgrywają w moim życiu bardzo, bardzo ważną rolę. Moim zdaniem warto je jeść nie tylko dla zdrowia, wigoru i witalności, ale również dla szczęścia. Bo dla mnie owoce i warzywa to jest czyste szczęście, taka kwintesencja radości. Chcecie się dowiedzieć, dlaczego warzywa i owoce potrafią zwiększyć poziom naszego szczęścia? I tak naprawdę, co czyni człowieka szczęśliwym? Odpowiedzi na te pytania znają eksperci, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na stronie kampanii. Zachęcam Was do pozostania na moim kanale, ponieważ będzie się działo bardzo, bardzo wiele w najbliższym czasie. Wejdźcie również na stronę internetową kampanii oraz fanpage'a na Facebooku. Na stronie internetowej kampanii Warzywa i Owoce na Szczęście znajdziecie kalendarz sezonowości. Dzięki temu kalendarzowi dowiecie się, czy musicie się spieszyć z zakupem ulubionych warzyw i owoców, czy będą one jeszcze trochę dostępne w sklepach. Poza tym znajdziecie na stronie internetowej również badania, które pokazują, jak ogromny wpływ ma spożywanie warzyw i owoców na poziom naszego szczęścia. A dary natury potrafią nam dać tego szczęścia bardzo, bardzo wiele. To co? Jesteście ciekawi moich warzywno-owocowych wyzwań i poszukiwań? Widzimy się już niebawem na moim kanale i wtedy dam Wam jeszcze więcej informacji. A na teraz, pa pa!